Dzień dobry. Dzisiejszym Dzień dobry. wirtualnym spotkaniem z ekspertem rozpoczynamy drugą, już tym razem, ale wakacyjną, serię naszych webinariów. Dzisiejszy temat Interim Manager, zawód na nowe czasy. Webinarium poprowadzi pan Wojciech Iwulski, wykładowca i opiekun współprowadzący studiów podyplomowych w Sopockiej Szkole Wyższej Interim Management – Nowy Wymiar Zarządzania. Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interimów, Interim Manager. Wojtku, od stycznia 2018 roku rozwijasz trójmiejski oddział Stowarzyszenia Interim Managerów. Dziękuję, że zgodziłeś się w dniu dzisiejszym z nami spotkać i oddaję Tobie głos. Dziękuję bardzo za miłe przyjęcie i za kilka słów wprowadzenia. Rzeczywiście samo stowarzyszenie istnieje od ponad 10 lat w Polsce. W listopadzie 2019 roku obchodziliśmy dziesięciolecie, a tu w Trójmieście od 18 roku budujemy skutecznie, ponieważ już prawie 40-osobowy zespół, który stara się krzewić ideę interim managementu i zarażać tą ideą zarówno przedsiębiorców różnej maści, jak i osoby, które chciałyby z tym zawodem się związać na dłużej. A zawód, nie tylko w mojej ocenie, jest zawodem, który będzie bardzo miał, jego znaczenie będzie bardzo mocno w przyszłości rosło, ponieważ kupowanie konkretnych wyników przy tych problemach, które w tej chwili się dzieją wszędzie na świecie, wydaje się bardzo, bardzo logicznym działaniem. Przejdźmy może krótko do samego interim managementu, bo z doświadczenia wiem, że nazwa, o ile często pojawiająca się już w różnych mediach, to jednak nie dla wszystkich taka oczywista. To, co ważne w interim managementie do zrozumienia, to fakt, że jest to działanie na wynik. Ono się znacząco różni od działań typu project management, typu konsultacje, typu doradztwo, gdyż te elementy też występują oczywiście w zawodzie interim managera, natomiast one nie są sensu stricte jedynym działaniem. Interim manager zajmuje się przede wszystkim, aby to, co zaplanuje, doradzi, skonsultuje, dowieść później w ramach działania swojego u klienta. Więc jest to takie troszkę działanie, jak często mówimy o sobie jako o komandosach, czyli trzeba jednak na ten teren, na tym terenie trudnym się pojawić, często trudnym, bo to często są sytuacje bardzo ważne i znaczące dla firm, pojawić się i te obietnice dowieść. Także to jest stąd jakby interim manager, to jest osoba do zadań specjalnych, z którą musi się mierzyć właśnie z konkretnymi wynikami i celami. I tak na co dzień mówimy o pewnej mierzalności, jest bardzo dużo liczb, tak, konkretnych mierzalnych celów, które realizujemy. Żeby łatwiej w ogóle sobie uzmysłowić, co robi interim manager, postaram się przybliżyć Państwu kilka z osłon tego zawodu, ponieważ zawód jest naprawdę bogaty w formy. Te formy, jak widać tutaj na slajdzie, one jakby prowadzą nas do naprawdę najróżniejszych historii przedsiębiorców. I tak po kolei, może w kilku zdaniach. Shadow manager, czyli sytuacja, w której menadżer w firmie, właściciel nie chce do końca przedstawiać nawet osoby, która będzie go, nowej osoby w firmie, ale chciałby móc dzielić się swoimi wątpliwościami, planami i móc to konsultować. Na rynku powstało i jest pewnie przez przypadki odmieniane takie pojęcie jak samotność na szczycie, samotność menadżera, samotność lidera, to jest fakt i taki właśnie interim manager w roli shadow managera może w tej samotności pomóc. Może pomóc przygotować prezentację, to od takich drobnych spraw, ale może też przygotować jakieś dogłębne analizy wraz z menadżerem strategii działania, planów rozwojowych, zmian i później na bieżąco je
razem z tym decydentem, liderem monitorować i je wdrażać w organizacji, często będąc niewidocznym i organizacja nawet nie ma pojęcia, że taka osoba współuczestniczy w rozwijaniu firm. Miś różnorodności to sytuacja, w której już nieraz w tej chwili o tym mówimy, że jesteśmy, żyjemy w czasach, kiedy wszystko się zmienia bardzo dynamicznie. Do naszych firm zapraszamy najróżniejsze osoby, osoby z różnym backgroundem, można powiedzieć, z różnymi pomysłami, o różnej strukturze wiekowej, płciowej. Często dzięki temu pojawiają się różne sytuacje do rozwiązania, a także umiejętność pogodzenia tych wszystkich grup interesów często wymaga osoby z zewnątrz. Taka osoba z zewnątrz może pomóc nadać odpowiedni rytm pracom w organizacji i tu też właśnie między innymi rola dla interim managera. Startup. Startup w ostatnich latach był odmiany przez przypadki, na pewno każdy się zetknął z tym pojęciem, a przynajmniej gdzieś w otoczeniu widział, słyszał kogoś, kto o tym mówił. Fundusze, które urosły w ostatnich latach jak grzyby po deszczu, mierzą się z wyzwaniem, co zrobić, żeby inwestycja, którą jest grupa młodych, starszych, różnych osób, które podejmują wyzwanie zbudowania czegoś swojego, żeby ta inwestycja była skuteczniejsza, a wiemy, że tylko 5% firm bodajże przeżywa pierwszy rok, a 5% z 5% przeżywa kolejne 5 lat, więc co zrobić, żeby ta inwestycja, żeby dać jej większą szansę? No i tutaj pojawia się rola interim managera, który daje możliwość większego procentu na sukces, pojawia się w grupie i wykonuje czynności razem z zespołem, nadaje kierunek, wskazuje, co można by było zrobić, oszczędza swoim doświadczeniem te błędy, które mogą się pojawić w drodze realizacji pomysłu. Kolejnym takim tematem, który jest z pewnością jednym z najczęstszych przypadków, to jest menadżer do zadań specjalnych. Tak? Tutaj mam na myśli sytuację, w której firma spotyka się z wyzwaniem, które jest po raz pierwszy w firmie. Często zupełnie nie ma pomysłu, jak do tego podejść i tu rola interim managera jest też wykorzystywana. Określamy konkretne zadania dla takiej osoby, ta osoba wchodzi i często w okresie danego miesiąca czy kwartału realizuje zadanie razem z zespołem i jakby kończy. Fuzje i przejęcia, integracje. Tu też menadżerowie interimowie się pojawiają. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne, bo bardzo często zapominamy, że w fuzjach i integracjach połączenie kultur firm jest kluczowe. Często osoby, które zajmują się po poszczególnych stronach jakby firm połączeniem, koncentrują się na tych sprawach bardzo takich twardych. A często potrzebny jest niejako mediator, ktoś, kto z boku też się przyjrzy sytuacji i pomoże układać te kwestie miękkie. Mówię miękkie, bo akurat zakładam, że nie często albo dosyć rzadko problem pojawia się na poziomie samego Excela w cudzysłowie, tak? Często to są właśnie kwestie miękkie, gdzie kluczowa rola po prostu jest, kluczową rolą interima może być właśnie pomoc w zintegrowaniu dwóch różnych kultur organizacyjnych przedsiębiorstw, które się łączą czy integrują. W ostatnim czasie mieliśmy też bardzo dużo i mamy cały czas dużo trudnych decyzji w przedsiębiorstwach z klasy MŚP, czyli mówimy o sukcesji. Tak? Sukcesja to sytuacja, w której osoba, właściciel musi przekazać, bo już z jakiegoś powodu nie jest w stanie prowadzić firmy, bo wiek, bo inne powody, chce przekazać firmę swoim następcom i tutaj decyduje, żeby ten krok wykonać, ale jak go wykonać? Tak bardzo często właśnie etapem na drodze sukcesji jest zatrudnienie interim managera. Interim manager przygotowuje firmę do sukcesji i albo idzie w drogę
sukcesji rodzinnej, czyli przekazuje firmę dzieciom, bądź idzie w kierunku sukcesji menedżerskiej, czyli pozyskuje wraz z rodziną menedżera, którego umocowuje w firmie i dalej firma jest prowadzona przez menedżera, a z reguły właściciele firmy przechodzą do jakichś funkcji rad nadzorczych czy kontrolnych. Przepraszam. Kolejną rolą, którą możemy wyróżnić, to jest eksplorator nowych rynków. Tu też, zwłaszcza dzisiaj, firmy dochodzą do pewnego rodzaju sufitu czasami. Mówią, że rynek, na którym są, już jest rynkiem skończonym, chciałyby wyjść do innego, na inny rynek. Czy to rynek związany z inną branżą, czy to rynek związany z innym krajem, do którego chcieliby dotrzeć. I tu też często interim manager jest wykorzystywany jako osoba, która już na tym rynku funkcjonowała wcześniej albo tą branżę zna i pomaga przejść w sposób jak najmniej inwazyjny skutecznie do tego nowego rynku czy nowego obszaru geograficznego do działania. Pogromca kryzysów. Dzisiaj mówimy, że mamy kryzys. Wszyscy wiemy o COVID-zie i co on ze sobą przyniósł. Także takich pogromców kryzysów myślę, że będzie coraz więcej potrzebnych, bo firmy na razie jeszcze do końca myślę, że nie wiedzą, co się wydarzyło, bo lecimy jako firma, jako organizację bardzo często siłą rozpędu. Przed nami myślę, że jest dużo wyzwań związanych z tym, co będzie po powrocie do firmy, jak ludzie w ogóle, którzy w ostatnich kilku miesiącach też przedstawili swoje wartości, system wartości, swoje postrzeganie rzeczywistości, jak oni się odnajdą w naszych organizacjach. I tu powstaje pytanie, które mogłoby potencjalnie paść, czy taki interim manager kiedykolwiek pracował z COVID-em i jak on może pomóc? No oczywiście, że nie pracował z COVID-em, nie miał takich doświadczeń, natomiast w mentalności polskiej, myślę, polskiej głównie, bo akurat u nas zawód interim nie jest jakimś zbyt popularnym zawodem, można powiedzieć, że 130 osób w Polsce jest zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, więc to nie jest duża grupa. Dodam tylko, że w Niemczech czy w Anglii są to liczby na poziomie 15-20 tysięcy osób zrzeszonych. W Polsce mówimy o kilku operatorach rekrutacyjnych, którzy zajmują się tą dziedziną, czasami przy okazji, a w Niemczech na przykład mamy takich operatorów 60 wyspecjalizowanych w interim managementie, tak? No i teraz dlaczego tym akurat od tego troszeczkę o tym opowiedziałem, ponieważ interim manager w rozumieniu kryzysu to jest jeden z głównych wyborów, kiedy firmy wołają po interima, czyli jak już jest naprawdę bardzo źle. Jak już jest naprawdę bardzo źle, firmy wołają po interima, stąd też można powiedzieć, że interimowie to jedna z niewielu grup zawodowych, która ma doświadczenia w zwalczaniu kryzysów albo trudnych sytuacji. Czy COVID na pewno jest szczególny w swojej strukturze, natomiast jeżeli chodzi o symptomy i sposoby radzenia sobie z tym kryzysem, na pewno można wykorzystywać doświadczenia z poprzednich innych kryzysów takie rzeczy można uzyskać właśnie przy pomocy interima, korzystając z interima. Przygotowałem sobie kilka takich przykładów, bo zakładam, że osoby, które myślą o sobie w roli myślą o sobie jako o zawodzie interim menadżera, chciałyby takie wyzwanie podjąć w przyszłości, to zastanawiają się, no dobrze, no ale w tej chwili to jakie potencjalne, jak rozpoznać klienta na takie usługi, tak? Jak rozpoznać klienta na takie usługi? Więc przygotowałem tutaj 3 scenariusze i troszkę o nich sobie porozmawiamy, bo to są 3 scenariusze, które na pewno w tej chwili będą występować na rynku, już występują, tak? Czyli, że jest bardzo źle. Kryzys nas na tyle mocno dotknął, że tracimy płynność, takie objawy potencjalne, tracimy płynność, pracownicy są w depresji, wszystko widzimy w czarnych barwach, tak? I specjalnie nie ma opcji, żeby stare wróciło, tak? I teraz jaka następuje sytuacja w firmie? No, bardzo często jest, mówi się o tym, że najgorsze, co można zrobić, będąc w dołku, to kopać dalej.
Dzięki temu, że firma może pozyskać interim menadżera, taki interim menadżer jest w stanie powiedzieć tej osobie zarządzającej, że kopanie dalej w sytuacji, w której się firma znalazła, nie ma sensu. Interim jest w stanie pomóc realnie firmie, ponieważ nie ma takich emocji, które są po stronie właścicielskiej. Tak? Właściciele w firmach, to jest naturalne, to jest zupełnie zrozumiałe, traktują firmy jak swoje dziecko. Bardzo trudno im podjąć decyzję, często niezbędną do przetrwania firmy względem pracowników, względem klientów, względem jakiejś grupy produktowej, nie wiem, wydzielenia części przedsiębiorstwa. Tak? To są decyzje bardzo trudne. Uważam, że bardzo często nie do podjęcia przez samych właścicieli. Tak? I tutaj osoby, które by chciały się podejmować i czują, że na przykład mają kompetencje w tym, aby umiejętnie przekonać takiego właściciela, a potem z nim zrealizować ten cel, to jest to jedna z takich sytuacji, w których w najbliższym czasie już teraz można będzie realizować projekty interimowe. Tutaj przy okazji dodam jeszcze jedną rzecz, bo ona nam się będzie przewijała przez dwa kolejne scenariusze, które przygotowałem, to, że tak naprawdę rola interim menadżera to nie do końca rola polegająca na sprzedawaniu swoich kompetencji, bo to wydawałoby się, że jest nadrzędną cechą, tak? Ja jestem świetnym finansistą, to przychodzę do klienta i tą moją wiedzę finansową przekazuję. Otóż z doświadczenia, z towarzyszenia mojego własnego, z wszystkich członków, z którymi na co dzień mam kontakt, wynika, że kluczową kompetencją w roli interim menadżera jest komunikacja odpowiednia z klientem. Czyli zakładam, że każdy, kto jest w roli interim menadżera, ma plus minus poziom ekspercki w swojej dziedzinie i na pewno są osoby, które mogą ogromnie skorzystać na tej wiedzy. Nawet jeżeli ta wiedza jest troszkę mniejsza niż, nie wiem, najlepsza osoba na rynku w danej dziedzinie, to dalej są takie firmy, dla których ta wiedza będzie wystarczająco mocna, aby zrobić kolejny krok do przodu, i zatrudnienie takiej osoby to będzie dobry wybór. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy dochodzi do całej realizacji i na przestrzeni całej realizacji kluczowym parametrem jest właśnie odpowiednia komunikacja. Więc ta komunikacja, i myślę, że podczas wszelkich jakby form edukacji, wsparcia, które można uzyskać, czy to pracując przy stowarzyszeniu, czy to działając właśnie w formie korzystając z jakichś tam edukacji, studiów, to jest najważniejsza rzecz, której się powinniśmy uczyć. Czyli uczyć się, w jaki sposób komunikować się z klientami na projektach. Druga sytuacja w firmie. Tak? Mieliśmy już sytuację, że jest bardzo źle. Mamy teraz sytuację, w której nie jest krytycznie, ale musimy to przetrwać. Tak? Czyli wiemy, że w momencie, kiedy sytuacja nasza trudna minie, czyli ta sytuacja pandemiczna, akurat w której jesteśmy teraz, minie, to wszystko wróci do normy. Natomiast samo utrzymanie wszystkiego w ryzach to też jest sztuka. Tak? Nie jest to proste, bo bardzo często pracownicy pomiędzy tym, że jest dobrze, a jest bardzo źle, to jest cienka, niewidzialna linia i może się okazać, że zlekceważenie sytuacji w firmie, tak, na zasadzie czekamy i brak odpowiednich komunikatów może spowodować, że bardzo szybko firma straci ten status, że tak powiem, firmy nieposzkodowanej, tylko przejdzie do poziomu firmy, która jest w opałach, więc tego typu sytuacje już też są, tak. Natomiast z pewnością można powiedzieć, że dużo częściej firmy jednak będą sięgały po interimach w przypadku pierwszej pozycji, czyli kiedy jest bardzo źle. Tak? To już wcześniej o tym powiedziałem, tak wygląda mniej więcej struktura zapotrzebowań w Polsce. Sytuacja trzecia, tak? To jest sytuacja, w której jest bardzo dobrze. I to ciekawe, bo zawsze o tym powtarzam, że sytuacja, w której jest bardzo dobry, to jest równa dla mnie sytuacja tej, w której jest bardzo źle. Często firmy właśnie upadają z tego tytułu, że jest bardzo dobrze. Pojawiają się takie
pokusy, żeby myśleć o sobie w sposób, że jestem niezniszczalny, że już wszystko zrozumiałem, całą wiedzę z rynku pozyskałem i nic mnie nie zaskoczy, wtedy ta taka czujność, wrażliwość na otoczenie zanika i firma może bardzo szybko z tego tytułu ucierpieć. Pamiętamy przykłady różne z rynku, typu Kodak, Nokia, to byli hegemoni, to byli ci, u których świat leżał u stóp. No niestety historia pokazuje, że właśnie wtedy zagrożenie jest równie duże, jak w przypadku, kiedy jest bardzo źle. Projekt interimowy generalnie ma kilka faz. Ja tutaj pokazałem na przykładzie, że mogą to być trzy fazy. Z reguły bardzo ważne jest to, żeby odpowiednio określić sytuację w firmie i stąd projekty interimowe zaczynają się w znakomitej większości od diagnozy operacyjnej. Wraz z firmą się określa oczekiwania. W trakcie takiej diagnozy jako interimowie potwierdzamy, czy rzeczywiście sytuacja, którą opisuje klient, ma miejsce, tak? Bo to jest bardzo ważne, żeby móc dokonać zmiany. Określamy, czy cele, które klient przygotował dla nas, są celami realnymi do osiągnięcia i decydujemy się bądź nie decydujemy na współpracę. To decyzja musi być wspólna. Tak jak powiedziałem wcześniej, komunikacja na projekcie jest parametrem krytycznym dla sukcesu projektu. Jeżeli na początku nie będzie odpowiedniej zgody, zrozumienia, to projekt prędzej czy później napotka na bardzo duże problemy w realizacji. W fazie drugiej właśnie wchodzimy w tą fazę realizacji, dokonujemy etapowego, nazwijmy to, dowożenia projektu, dowożenia wyników. Tu bardzo ważne jest, że rolą interima nie jest wykonać za klienta pracy. Rolą interima jest wykonać ewentualnie te takie punktowe, jednorazowe czynności, których klient potrzebuje i nie są elementem codziennego działania. Natomiast codzienne działanie musi być wykonywane rękoma pracowników po to, żeby w momencie, kiedy interim opuści firmę, można było mówić o zachowaniu ciągłości tej pracy. Więc wszelkie projekty, w których interim wchodzi, czyli właśnie gdybyśmy sobie wyobrazili takiego doradcę, który przychodzi, robi te wszystkie analizy, skomplikowane Excele i wychodzi z firmy i właściwie wtedy wszyscy na siebie patrzą, kto zrobi to po raz drugi, tak, kolejny poniedziałek. Tak? Nikt tego nie robi, temat umiera, więc naturalną taką cechą projektu interimowego jest to, że to ta wiedza, która jest po stronie interima, musi zostać w firmie i interim powinien do tego dążyć, żeby tą wiedzę zostawiać w firmie. Na koniec rozliczamy projekt w taki sposób, żeby klient był zadowolony oczywiście i żeby chciał polecać dalej tą usługę, bo nam wszystkim na tym powinno zależeć, żeby ta funkcja, ta rola, ten zawód był coraz bardziej popularny. Niektórzy się pytają o to, jak w ogóle te projekty interimowe dzielić, jeżeli chodzi o czas trwania. To tutaj krótko, że do 6 miesięcy to jest najczęstsza formuła i osobiście uważam, że do 2 lat to jest absolutne maksimum. Powyżej 2 lat możemy już mówić właściwie o zatrudnieniu. Zresztą sami dobrze Państwo pewnie wiecie, że widzicie, obserwujecie, że dzisiaj ta zdolność do zmiany pracy wśród pracowników jest nawet bardziej dynamiczna niż co 2 lata, więc przede wszystkim projekt interimowy nie powinien budować zbytnich zażyłości pomiędzy pracodawcą a interimem, ponieważ wtedy zacierają się zaciera się ta forma współpracy. Ona powinna być jednak obiektywna, z dala od tych takich relacji personalnych. Te relacje muszą być dobre, natomiast nie mogą być zbyt bliskie, bo wtedy następuje duża bardzo trudność w wywieraniu wpływu z strony na stronę i to nie pomaga w realizacji projektu. No i cóż, no i właściwie mam nadzieję, że chociaż troszeczkę podczas tej krótkiej prezentacji zainteresowałem Państwa samym tym zawodem. W Sopocie będziemy po raz pierwszy otwierali w tym roku studia podyplomowe, na które serdecznie wszystkich zapraszam, bo myślę, że to będzie bardzo rzadka, w ogóle do tej pory nic się takiego nie wydarzyło w Polsce, okazja, żeby
od praktyków, którzy na co dzień zajmują się tym zawodem, którzy uprawiają ten zawód, otrzymać wiedzę absolutnie praktyczną, bez specjalnego zabarwienia akademickiego. Mamy tutaj w Trójmieście wielu bardzo fajnych interimów, którzy już w tej chwili zgodzili się przekazywać tę wiedzę. Dodatkowo prawdopodobnie dołączą do nas jeszcze osoby z innych lokalizacji w Polsce i wierzę głęboko w to, że to będzie kierunek, który się okaże dużym sukcesem, a dla wszystkich Państwa, którzy myślą o tej roli w przyszłości, będzie to szansa, żeby w tą rolę wejść dzięki właśnie tego typu studiom. Ja jeszcze dodam, że w Trójmieście, tak jak wcześniej powiedziałem, funkcjonuje Stowarzyszenie Interim Menadżerów. Ta grupa liczy cirka 40 osób. Spotykamy się w czasach przed-covidowych, to są dwa spotkania w miesiącu. Spotykamy się w budynku DNVGL w Gdyni na ulicy Łużyckiej 6E. Tam odbywają się spotkania zarówno otwarte, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko interimów, a także spotkania zamknięte, na których pracujemy nad wewnętrznym usprawnianiem się, ponieważ rolą stowarzyszenia i tym, co dla nas jakby cechuje tutaj w Polsce Północnej, ale nie tylko, to jest edukacja rynku i edukacja interim menadżerów i na to na pewno wszyscy, którzy zainteresowani chcieliby dołączyć do stowarzyszenia, mogą liczyć, że po pierwsze spotkają osoby bardzo podobne do siebie, czyli tych, których łączy pasja do tego zawodu, do bycia lekarzem dla firm, a z drugiej strony bardzo wielu ciekawych prelegentów, integracja z tkanką miejską Trójmiasta. To wszystko na pewno Państwo u nas możecie znaleźć. No, serdecznie zapraszam. Myślę, że warto. Jeżeli chodzi o kontakt, tutaj pozwoliłem sobie zamieścić adres mailowy i numer telefonu dla tych, którzy chcieliby potencjalnie zapytać o co. Widzę, jakieś pytanie jest jeszcze. Jak zostać interimem? No właśnie, kilka słów o tym powiedziałem, ale jeszcze uzupełnię. Kontakt ze mną jest pierwszym krokiem i do tego zachęcam, tak? Właściwie nie ma jakichś większych obostrzeń. Moim celem jest weryfikować powody, dla których Państwo chcą takim interimem zostać, tak? Stoję jakby bardziej na straży etyki tego zawodu, etyki stowarzyszenia i jego działania, czyli zapraszamy osoby, które są najchętniej wolne zawodowo, czyli nie są powiązane jakimiś umowami stałymi ze swoimi pracodawcami, bądź takie osoby, które chcą właśnie, są gdzieś w drodze i takie osoby najlepiej sobie radzą, ponieważ klienci, którzy się pojawiają wokół stowarzyszenia, to bardzo często osoby, czy to są klienci, którzy potrzebują teraz pomocy, no i osoba, która jest na etacie na przykład, albo w jakiejś formie stałej, no nie jest w stanie w ogóle realizować tej funkcji skutecznie. Więc po pierwsze kontakt ze mną, po drugie samoświadomość, czy jest się osobą rzeczywiście relatywnie dostępną zawodowo. Pani Dorota jeszcze tutaj zadała pytanie, czy interim może również pomagać firmie i dobrze wyborać do finansowania? Tak, znaczy oczywiście to jest jedno z takich zadań. Ja bym powiedział, że w momencie, kiedy interim przychodzi do firmy, to on realizuje szereg różnych czynności, więc oczywiście może pomagać w firmie w doborze źródeł finansowania. Natomiast gdybyśmy tylko to zadanie wyodrębnili, to pytanie, czy rzeczywiście to już jest rola interimowa? Czy jeszcze wcześniej być może jest to rola jakaś doradcza, konsultingowa, być może nie ma potrzeby nazywania tego rolą interimową, wystarczy powiedzieć, że jest osoba, która potrafi pomóc właśnie w tej dziedzinie, tak, jeżeli chodzi o dobór źródeł finansowania. My na przykład w temacie w ogóle finansów w tym roku, w 2019, braliśmy udział w kilku projektach, mówię, członkowie brali udział w projektach, między innymi na przykład na zastępstwo, czyli wchodzili do tego, żeby zastąpić osobę, która była na urlopie macierzyńskim w 100%, więc tam były z pewnością i sprawy potencjalnych finansowań bieżących, czy zupełnie innych tematów finansowych, jakby z dobrodziejstwem inwentarza.
Opiekowaliśmy się różnymi instytucjami, często też pro bono, takie też projekty realizujemy, czyli wchodzimy do organizacji i ta organizacja specyfikuje swoje potrzeby, swoje bolączki i automatycznie z naszej strony jest wsparcie, więc jeżeli chodzi o różnego rodzaju pomoce czy jakieś tam działania pomocowe, to one, mówię, nie ma problemu, żeby uzyskać u nas wiedzę. Sam projekt interimowy to jest takie działanie, ja bym sparafrazował na przykład pani pytanie, jeżeli chodzi o zadanie, to bym powiedział, że klient może powiedzieć tak, że on by chciał, aby jego cash flow był pozytywny. I czy jest pan, pani w stanie mi to dowieść? Jestem w takiej sytuacji i chcę mieć cash flow pozytywny. I czy pan to podniesie drogą sprzedaży na wyższych marżach, czy to, nie wiem, dodatkowo jakiegokolwiek innego działania, czyli finansowania zewnętrznego, pozyskania środków unijnych, czegokolwiek, to dla mnie celem jest pozytywny cash flow. I czy jest staż zawodowy? Słuchajcie, no przede wszystkim trzeba być ekspertem w swojej dziedzinie. Tutaj myślę, że jak patrzymy sobie na zawody, które się właśnie kreują na rynku wszędzie, to gdybym powiedział na przykład 10 lat, to pewnie, a programiści seniorzy to jest już od 5 lat, tak? Oczywiście programista pewnie nie będzie interimem szybko, ale jest wiele zawodów nowych, które nie będą miały tego kryterium wiekowego. Natomiast uważam, że bycie ekspertem w swojej dziedzinie to dobra podstawa do tego, żeby być interimem. Natomiast kluczowe i ważniejsze jest doświadczenie takie zawodowo-życiowe, bym powiedział, bo trzeba umieć rozmawiać z klientem. Komunikacja jest podstawą. Uważam, że osoby nawet super zdolne, super inteligentne, mające nie wiadomo jak potężną wiedzę ekspercką w swojej dziedzinie, ale jednak którym brakuje doświadczenia życiowego, brakuje takiego doświadczenia zawodowego w latach pracy z ludźmi, jakby dotykania tych różnych problemów emocjonalnych, różnych problemów związanych właśnie z jakimiś problemami ludzkimi, no to ta osoba będzie miała dużo trudniej wejść w ten zawód. To tak z doświadczenia. W interimu w samym Trójmieście jest 40. To tak już wcześniej wspominałem. To, co fajne jest, to to, że praktycznie z roku na rok ta grupa nie topnieje, a rośnie. I przez to widać, że jednak jakaś wartość jest i ludzie tej wartości, tą wartość pielęgnują, starają się przy niej trwać. Także ja ze swojej strony, nie wiem, czy są jakieś może jeszcze pytania, bo pani Dorota dziękuję, Izabela dziękuję. Także jeżeli nie ma więcej pytań, to ja serdecznie zapraszam do kontaktu. Ja bardzo chętnie dodatkowo na jakieś pytania odpowiem. Jeżeli trzeba będzie, jeżeli potrzebują państwo jakichś dodatkowych informacji, to jest też strona internetowa stowarzyszenia, stowarzyszenie interimmanager.org, na której można pozyskać dodatkowe informacje. Ale tak jak powiedziałem, no chyba najłatwiej dla osób mocno zainteresowanych to jest napisać maila, zadzwonić. Na pewno sobie jakoś poradzimy ze wszystkimi pytaniami. Ja też również ze swojej strony zachęcam do kontaktowania się z Sopocką Szkołą Wyższą i do studiowania. Także Wojtku, bardzo ci dziękuję. Myślę, że spotkanie było interesujące i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.